dzisiaj nagrywam dla Was daily vloga. Jest godzina 9. Powiem Wam, że ja się położyłam o 2. Tylko powiem Wam, że zbudziła mnie bardzo dziwna rzecz, bo jestem sama w domu. Wszystko było pozamykane. Ja się budzę, bo jest strasznie głośno, a balkon mam po prostu całkowicie otwarty. Myślałam, że to Daniel sobie ze mnie żartuje i przyjechał do domu. I nawet do niego dzwoniłam, że gdzie on jest i czemu balkon mam otwarty. On mówi, że on jest u rodziców, także... Mówi, że może wczoraj nie zamknął, ale przecież jak się kładłam, to był zamknięty, więc przestraszyłam się trochę, bo klucze do mieszkania mam tylko ja i Daniel i nikt więcej, także to jest bardzo dziwne. Ale mniejsza o to, ja właśnie zjadłam śniadanie, jak mogliście zobaczyć. I teraz się będę ogarniała, posprzątam, później przyjeżdżam do nas znajomi, a jeszcze później wychodzimy sobie gdzieś z Danielem. Jak możecie zobaczyć, wczoraj byłam fryzjera i obcięłam włosy. Nie wiem, jak Wam się podoba, zaraz troszeczkę się ogarnę i pokażę Wam się w całości, bo powiem Wam, że takie krótkie włosy to ja chyba miałam ostatni raz w gimnazjum. Nawet na Instagramie możecie zobaczyć, jak tylko wychodziłam do fryzjera, to zrobiłam sobie zdjęcie swoich włosów i po fryzjerze również zrobiłam zdjęcie, także tutaj gdzieś Wam wstawię linka do mojego Instagrama. Także tak, ja się idę zbierać, ogarniać i dzisiaj jesteście cały dzień ze mną, także zapraszam Was na daily vloga. Ja ostatnio dostałam troszeczkę próbek podkładu z Rimmela, to Match Perfection i sobie go testuję. Powiem Wam, że na razie sprawdza mi się nawet spoko i nie muszę używać do niego pudru, bo ja mam dość suchą skórę, a on fajnie mi matowił jeszcze, także to jest na plus, może troszeczkę za bardzo wchodzi w jakieś zmarszczki. Ale jeszcze mi to tak nie przeszkadza, bo ich aż tyle nie mam. Dobrze, jak widzicie, ja już się ogarnęłam i pomalowałam. Teraz zabieram się za ścielenie łóżka i za ogólnie ogarnianie. Muszę jeszcze podkurzać i muszę nagrać jeden filmik z holem, który jest taki średni, bo zamówiłam paczkę i przyszło mi... Jestem zadowolona tak pół na pół, także chcę Wam to pokazać. No i czekam na Daniela. Jeszcze musimy jechać na zakupy, bo nie mamy nic na obiad, także... Czekam na niego, ogarniam i pojedziemy sobie na zakupki. Dobrze, słuchajcie, Daniel już czeka na mnie na dole, także ja wychodzę do sklepu i mam nadzieję, że niczego nie zapomnę kupić, także lecę. My jeszcze nie dojechaliśmy do sklepu, bo zajechaliśmy do Daniela rodziców, jeszcze odbieraliśmy auto jego siostry. Teraz jedziemy do moich rodziców, później jedziemy do jego siostry, dopiero wracam do domu. Także, idzie Daniel. Chyba zapomnę. I czeka na laptopa. Mama koledze naprawiać i chyba zapomniał, tak jak mówi. I właśnie, nie skończyłam Wam. Pojedziemy później do jego siostry jeszcze, na sam koniec. I pojedziemy do domu, bo mają przyjechać do nas znajomi. I dzisiaj śpimy u moich rodziców, bo jest jakiś mecz. Chyba jakiś mecz jest. Daniel chce sobie pooglądać. Także widzimy się później. Już mi się nic nie chce. Nie wiem, nic mi się nie chce. Nie wiem, czy my dzisiaj gdzieś wyjdziemy. Jest tak okropna pogoda, tak leje. Szczerze mówiąc, rano nie widziałam, żeby aż tak padało jak teraz i... Najchętniej to bym teraz położyła się pod cieplutkim kocykiem, zrobiła sobie gorącą czekoladę z bitą śmietaną i poglądała jakiś fajny film. Także pewnie dzisiaj spędzimy dzień w domu, a może jutro sobie gdzieś wyjdziemy, bo też razem mamy wolne. Ludzie się na mnie dziwnie patrzą. Ale dobra, to nic, kończę. Pa, pa. Co robisz? No chcę to zrobić Łukaszowi. A co? Dysk muszę wyjąć i zainstalować Windowsa. A nie umiesz? Co? A umiesz czy nie umiesz? Dysk? No.
właśnie w domu, przyjechaliśmy sobie z Danielem, wypiłam sobie gorącą czekoladę i powiem wam, że nie wiem, czekam na tych znajomych, oni już są, tylko pojechali jeszcze po jedną rzecz i za chwilę będą u nas i później, tak jak mówiłam, idziemy do moich rodziców. Zaraz wam pokażę, jaka jest okropna pogoda, chociaż już wam chyba z dwa razy się pokazywałam, po prostu jest strasznie. Zobaczcie, jakie chmury w ogóle, po prostu cały dzień pada deszcz, wczoraj też padało. No jest strasznie. I wiecie, co wam powiem, że teraz widać, że mam jaśniejsze włosy, że zrobił mi ombrę, a powiem wam, że w lusterku tak tego nie widziałam. No, nawet widać. Ale powiem wam, że chciałam całkiem inny kolor, bo chciałam taki bardzo, bardzo jasny. A wyszedł mi taki średni. Tutaj to w ogóle wygląda, jakby były rude. Wczoraj z wami tak oficjalnie pożegnałam, ale powiem wam, że siedziałam do 23 i zamawiałam hybrydy sobie. Chciałam zamówić ten zestaw startowy z Semilaka, ale stwierdziłam, że no kilka rzeczy mi nie odpowiada w nim i stwierdziłam, że sobie zamówię sama, bo jeśli mam wydać 250 zł, gdzie ja mam lampę, to sobie za 300 zł zamówiłam już naprawdę fajnych, dużo rzeczy i za chwilę wam może pokażę. Także będę robić niektórym ludziom paznokcie. Już kiedyś robiłam, jeszcze przed tym jak zaczęłam pracować, robiłam żele i hybrydy. I tak sobie dorabiałam, można powiedzieć. I teraz stwierdziłam, że też zacznę robić. Moja mama to już się po prostu doczekać nie może, kiedy mi to wszystko przyjdzie. Bo właśnie kiedyś jej robiłam zawsze paznokcie. Później musiała zacząć chodzić do kosmetyczki. I tak, zaraz wam pokażę, co zamówiłam. Jeszcze dzisiaj poszłam po kilka rzeczy stacjonarnie kupić i powiem wam, że nic nie znalazłam. To, co chciałam i zaszłam do Pepco i kupiłam sobie sukienkę, także ja już mówiłam do Daniela, żeby mi zabronił wychodzić gdziekolwiek z domu, bo zawsze jak gdzieś wychodzę, to muszę coś kupić. No i tak. Już wam pokazuję, co mniej więcej zamówiłam. I tutaj możecie zobaczyć, co mniej więcej sobie zamówiłam. Jak widzicie, bloczek polerski, pilniczek, jakiś aceton. Tylko właśnie mi chodziło o te duże ilości, żeby było jak najwięcej tego acetonu i wszystkiego. Żebym później nie musiała tego dodatkowo dokupywać, a w tym startowym zestawie są takie malutkie te, no takie malutkie pojemności, także stwierdziłam, że mi się bardziej to opłaca. Jak możecie zobaczyć, jakieś bazy, wszystkie lakiery, troszeczkę ich też kupiłam, waciki od razu. No i jeszcze jednak troszeczkę muszę kupić, także, ale myślę, że to już w przyszłym miesiącu po następnej wypłacie. Że będę zaczynała robić paznokcie dziewczynom i chyba tyle z takich nowości. Żegnam się z wami i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa, pa!